Witam, z tej strony Raf Hart. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak wygląda Ultra w roku 2022. Jakieś 5 lat temu robiłem już recenzję inbox tego, co znajduje się w pudełku i tam bardzo nie w tamtym egzemplarzu nie podobała mi się, nie spodobał mi się spust. Generalnie Harder & Stenbeck to jest bardzo dobra firma, robi bardzo porządne areografy, a w tym momencie czym się różni? Przede wszystkim, jak tutaj widzicie, pudełko jest takie jak takie samo jak w Evolution na przykład. Takie bardziej uniwersalne widać. Więc w tym dostajemy Ultra. 5 lat temu było zupełnie inne pudełeczko. Dostajemy oczywiście jakąś tutaj książeczkę w języku angielskim. Jest też dołączane do wielu areografów tej firmy. Plus do tego mamy taką opisóweczkę w języku polskim i mamy cały rozłożony już areograf. Wydaje mi się, że tutaj ten napis był troszeczkę inny. Takie odnoszę wrażenie, chociaż to było 5 lat temu i to jest moje pierwsze spotkanie od 5 lat z tym areografem. I teraz co ja tutaj robię? Ja jeszcze tutaj postaram się Wam pokazać, bo tak sobie poczytałem komentarze, że ostatnio go nie rozłożyłem całego. Tak wygląda uszczelka. Tutaj jest uszczelka i element metalowy iglicy, która uszczelnia, która zapobiega gdyby wydostawaniu się farby do tyłu. Także tak to wygląda. Tutaj mamy korpus, tutaj mamy miejsce. Będziemy go montować zaraz. Tutaj mamy miejsce, gdzie wchodzi zbiorniczek. Zbiorniczek wchodzi na wcisk, więc z czasem on nam się wyrobi. Będziemy musieli sobie kupić nowy. Tak wygląda spust. W ten sposób. Więc od czego byśmy tutaj zaczęli to składanie? Może od tego elementu tutaj, który jest. Więc znaczy, no dobra, weźmiemy najpierw spust. Rozłożyć to każdy, tak wiecie, na spokojnie. Okej, mamy tutaj ten element, mamy tą sprężynkę. I teraz co my tutaj, to musimy wkręcić, okej, więc to nam się już trzyma. Tego nie wymontujemy tutaj, bo to jest na stałe, to jest element korpusu, w innych areografach jest to demontowalne. Dobra. I teraz co? I teraz mamy tutaj zaworek. Zaworek wygląda w ten sposób. Zobaczcie, jak wygląda oryginalny zaworek. O, tutaj ten śrubokręt, który mam, on też chyba tutaj nie. On tutaj nie pasuje. Tu będzie potrzebny zwykły. On tutaj nie pasuje. Tak wygląda oryginalny, zwykły zaworek od Ultry. A tak wygląda oryginalny, zwykły zaworek od Evolution. Czy widzicie jakąś różnicę? No ja nie. Poza tym, że to on już jest troszeczkę używany. Ale tak to w sumie to jest to samo. Gwint też jest tutaj chyba taki sam. Więc odkładam tego od Evolution i teraz przykręcimy go tutaj. Ok. Spust. Kurczę. Nie wiem. Zobaczymy. Będziemy malować. Czy może nie teraz, tylko po prostu w tej chwili Wam prezentuję, co znajduje się w pudełku. Dokumentacja, pudełko i sam areograf. Troszeczkę inne podejście, troszeczkę inne ujęcie. Weźmiemy teraz igłę i włożymy ją tak tutaj, w ten sposób. Tutaj macie takie dwie baryłki. Te dwie baryłki świadczą o tym, że to jest igła 0,2 mm. Tak tutaj firma oznacza to. Tutaj mamy element, który trzyma. Przesuniemy to jeszcze do tyłu. Ok. Ciach. Dobrze. Spójrzcie. Na dyszy mamy też takie dwa nacięcia, co oznacza, że to jest dysza 0,2. I tutaj sobie to
wkładamy. Dobra, troszeczkę inaczej. Najpierw wkładamy to tutaj. Następnie wkładamy to tutaj i to się samo centruje. Samo się centruje i teraz możemy powoli, widać igłę, i teraz powoli przesuwamy ją w kierunku, okej, jakieś zbliżenie byśmy może zrobili, okej, jest, wyszło. I tutaj przykręcamy teraz, jak wciskamy i przesuwamy do tyłu, to tak, wciskamy, jeszcze nie dokręciłem chyba zbyt mocno, ok, wciskamy, czyli otwieramy przepływ powietrza, odpychamy do tyłu, to wtedy się otwiera nam się tutaj przepływ, igła się chowa i jest pobierana farba, którą mamy tutaj, tak jak powiedziałem, musi być jeszcze to, tu jest element, taka szybko złączka, którą nakręcimy. I ostatni element to jest tutaj ta nasadka z tyłu. Tutaj nie mamy blokady wielkości plamki, czyli jeżeli malujemy i nie chcemy, żeby ona jakoś tutaj nam się zwiększyła, znaczy ponad to, co chcemy. W niektórych aerografach, na przykład Evolution, mamy taką blokadę. Tutaj teraz nam to kiepsko chodzi, bo nie mamy zaworu. Już tutaj wkręcam ten zawór. W Evolution mamy tak, że jak damy do tyłu, to możemy sobie tutaj tym wyregulować. Patrzcie, jak mi się cofa teraz spust. Czyli zmniejsza się po prostu wielkość tej plamki, czyli zmniejsza nam się możliwość wysunięcia tej igły do tyłu. I tu możemy sobie tym regulować. Takiego czegoś nie mamy w Ultrze. I teraz, dobra, no to może sobie kupię tutaj do tyłu takie coś od Ultra. No, możesz kupić, ale to po prostu nie wejdzie. Nie wejdzie i tyle. Nie wejdzie i tyle i już. Ponieważ cały chyba aerograf, patrzcie, niby jest taki sam, ale nie jest taki sam. Ponieważ jest tutaj ten element, który jest tutaj wkręcany, a tutaj nie. Tutaj mamy po prostu jak gdyby odlana, znaczy z jednego kawałka metalu jest to zrobione to. Więc o tyle nie pasuje. O ten element tutaj nie pasuje jak gdyby. I teraz odwrotnie. Gdybym zgubił sobie ten element, to ja sobie to mogę wkręcić tutaj z Ultry. I tak to wygląda. Jak powiedziałem, tutaj to nie wejdzie. Więc tutaj nie będziemy kombinować. Widzicie. I teraz tak, jeszcze coś, co jest istotne i ważne moim zdaniem. Ten spust. Ja już tutaj czuję. Zobaczcie. Czy no dobra, nie zobaczycie tego. Odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o Evolution, ten skok jest jak gdyby większy. Ale może to jest tylko moje takie wrażenie, bo tutaj korpusy są bardzo zbliżone. No, kurczę. Nie wiem, muszę to ocenić. Tak jak powiedziałem, w 2017 roku robiłem inbox aerografu, który sobie wtedy kupiłem, to była Ultra. Stwierdziłem, że ona mi się bardzo nie podoba, ponieważ ten spust nie jest taki, jak powinien być, czyli responsywny, nie jest taki, można powiedzieć, że bardziej drewniany. No i tutaj znowu to odczuwam. Być może gdybyśmy zamienili spusty, w sensie, że gdybyśmy wrzucili ten tutaj, ciekawe co by było. Ale to już na inny materiał. Jeżeli Wam się materiał podobał, jeżeli podobało Wam się, jak tutaj pokazałem ten aerograf Ultra, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, na przykład z
z takich narzędzi serwisowych, bo to też można kupić sobie po to, żeby w zużytym tutaj, jeżeli mamy tutaj już paroletni aerograf, one naprawdę bardzo długo mogą służyć, więc większość części jest do kupienia, ale na przykład potrzebne jest takie narzędzie. Można, owszem, można to tutaj zwykłym śrubokrętem, ale tutaj bardzo fajnie i wszystko wychodzi, nie ma problemu. Jeżeli podobało się Wam, to poproszę o łapkę w górę. Jeżeli lubicie tematy modelarskie, to proszę o subskrypcję kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.